Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9 Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział 35 Maskarada z UFO w ostatnich kilkudziesięciu latach Hollywood wypuścił mnóstwo filmów o inwazji z kosmosu. Nic dziwnego, że badania opinii publicznej przeprowadzone w USA na przełomie XXI wieku wykazały, że połowa populacji wierzy w UFO, a kilka procent, że była porwana przez obcych. Jeśli podobnie jest w innych krajach, to liczba osób z podobnymi przeżyciami może sięgać setek milionów. Czy kryje się za tym plan mający przygotować ludzkość na jeszcze większe zwiedzenie? Wiele wskazuje, że UFO to duchowy fenomen. Na przykład UFO zmieniają kształt w czasie lotu, dzielą się na dwa lub trzy obiekty, zmieniają kurs o 90 stopni bez zmniejszania szybkości albo rozwiewają się w powietrzu. Nie mogą się tak zachować przedmioty martwe, natomiast mogą istoty duchowe, takie jak aniołowie i demony. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział 11, wers 14. Piloci wojskowi Nelson Paczeko i Tommy Blan, autorzy książki Zdemaskowanie wroga, prowadzili wieloletnie badania nad UFO. Katolik Paczeko i protestant Blan zakończyli je wnioskiem, że są to manifestacje demoniczne, a także, że do tej samej kategorii należą objawienia maryjne. Religioznawca Russell Chandler także zauważył, że miejsca, gdzie pojawia się UFO, są często tymi, gdzie ukazuje się Maria. Zjawisko UFO, w tym uprowadzenia i molestowanie seksualne przez obcych, odnotowano na przestrzeni dziejów ludzkości, zwykle rozumiejąc je jako demoniczne. Zjawiska te stały się częstsze od drugiej połowy XIX wieku, tak jakby było to skoordynowane z ożywieniem spirytystycznym i charyzmatycznym oraz objawieniami maryjnymi. Kierowane są przede wszystkim do ludzi sekularnych, którzy mogą nie wierzyć w duchy, objawienia maryjne czy cuda, ale cel jest taki sam. George King był jednym z pierwszych, z którym już w latach pięćdziesiątych nawiązali kontakt kosmiczni mistrzowie. Jeden z nich, mistrz Aeterius, wprowadził do głębi w arkana jogi i ezoterycznej wiedzy. Zapowiedział plan infiltracji przywódców religijnych przy pomocy wschodniego spirytyzmu. Nauki o reinkarnacji i boskości człowieka, a także przygotowanie świata na przyjście następnego mistrza po angielsku Next Master, który przyjdzie na Ziemię niczym Chrystus, a towarzyszyły mu będą wielkie nadprzyrodzone moce. Co ciekawy, mistrz Aeterius ujawnił, że przekazy UFO mają to samo źródło, co objawienia maryjne. W styczniu 1957 roku zapowiedział. Na wielu obszarach świata będą miały miejsce wizje i objawienia Mistrza Jezusa i niewiasty powszechnie uważanej za jego matkę. Koniec cytatu. Aeterius nie miał na myśli Marii, Matki Jezusa ani Syna Bożego, lecz pozerów, którzy ich podrabiają. Mistrz Jezus, jak podaje King, pochodzi z Wenus, z tej samej hierarchii duchowej co Aeterius. Nie z planety Wenus, lecz od Szatana. W okultystycznej literaturze, Wenus, czyli Gwiazda Zaranna, symbolizuje Lucyfera, którego imię znaczy tyle, co Gwiazda Zaranna. Wenus była planetą poświęconą matce bogów i królowej nieba, którą nazywano Ashtar lub Ishtar, czyli Gwiazda. Za tym kultem krył się kult szatana, który wspiera go cudami i objawieniami. Ashtar jest znany spirytystycznym mediom, które otrzymują poselstwa od UFO jako dowódca obcych którzy mają wprowadzić ludzkość w nową erę. John Keel, wybitny badacz zjawisk UFO, który początkowo próbował je wyjaśnić odwiedzinami kosmitów, zarzucił tę hipotezę w wyniku swoich badań. W przełomowej książce pod tytułem UFO. Akcja koń trojański ujawnił swe wnioski. Niezliczone przesłania od obcych mogłyby już wypełnić bibliotekę. Podczas gdy te istoty twierdzą, że reprezentują jakiś inny świat to treść ich przekazów jest identyczna z tymi, które od dawna przekazują spirytystyczne media i mistycy. Tysiące mediów i osób kontaktujących się z UFO otrzymało w ostatnich latach bez liku przekazów od Ashtar. Ashtar ukazuje siebie w roli przywódcy międzygalaktycznej rady, która spotyka się na Jowiszu, Wenus, Saturnie i planetach nam nieznanych, ale Ashtar nie jest nowym przybyszem. Różne wersje tego imienia, takie jak Ashtarot, Ashera, a szarot i tym podobne występowały w literaturze demonologicznej przez całą historię Wschodu i Zachodu. Asztar gości tu od bardzo dawna, podając się za boga lub demona, a w naszych czasach za przybysza z kosmosu. UFO nie sprawiają wrażenia namacalnych, wytworzonych przedmiotów. Nie podlegają przyjętym prawom natury naszego świata. Wydają się jak hologram dostosowany do naszych zdolności poznawczych. Tysiące kontaktów z tymi istotami dowodzi, że kłamią i udają. Zjawiska UFO, jak się zdaje, to jedynie niewielka adaptacja odwiecznego fenomenu demonologicznego, kończy John Kill. Lynn Cattle, główna bibliografka Biblioteki Kongresowej podczas dwuletnich badań na rzecz sił lotniczych USA, przeczytała i skompletowała 1600 artykułów i książek o UFO. W podsumowaniu napisała Duża część dostępnej literatury o UFO jest blisko związana z mistycyzmem i metafizyką. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak telepatia, pisma automatyczne, niewidzialnej istoty oraz takimi zjawiskami jak manifestacje duchów i opętanie. Wiele publikowanych obecnie relacji o UFO uderzająco przypomina przypadki zdemonizowania oraz okultystyczne fenomeny znane od dawna teologom i parapsychologom. Koniec cytatu. Jacques Vallée, francuski astronom i długoletni badacz UFO, znany z trzeźwego i zbalansowanego podejścia do tematu, zauważył niezwykły związek między istotami z UFO oraz popularnymi wyobrażeniami demonów. Napisał: Sadystyczna przemoc seksualna, jaka często towarzyszy badaniom medycznym, jakim rzekomo są poddawani ludzie porwani przez UFO, przypomina średniowieczne historie o kontaktach z demonami. Doktor Vallée stwierdził, że zjawiska UFO Opierają się na manipulacji, która ma skłonić ludzi do zarzucenia dawnych chrześcijańskich zasad wiary na rzecz nowych. Wale uważa, że dowody, gdyby je dokładnie przeanalizować, świadczą o ukrytym planie omamienia ludzkości za pomocą sposobów psychotronicznych, czyli spirytystycznych. Nie wierzy, aby rządy ukrywały dowody istnienia istot pozaziemskich, natomiast obcy chcą, abyśmy tak myśleli. Czego obcy uczą? Według nich Jezus jest tylko jednym z nich, a biblijne prawdy są zdezaktualizowane. Nauczają sprzecznej z pismem świętym teorii ewolucji, promują reinkarnację w miejsce biblijnego zmartwychwstania i sądu, zachęcają do różnorakich praktyk okultystycznych i przygotowują ludzi na przyjście fałszywego Chrystusa. Whitley Striber napisał dwie książki o ludziach rzekomo uprowadzonych przez UFO, zwykle w czasie snu. Wspólnota, prawdziwa opowieść oraz przemiana. Większość z nich, włącznie ze Streiber'em, parała się wcześniej okultyzmem, co czyni umysł podatnym na demoniczny wpływ. Wierzę w UFO towarzyszą kontakty z duchowymi przewodnikami i kanalizowanie ich przesłań. Głosy tych istot, podających się za kosmitów, nakłoniły Marszala Epwhite'a oraz 39 członków kultu Heavensgate, Gwiezdnych Wrót, do zbiorowego samobójstwa w 1997 roku. Po owocach można rozpoznać demoniczną naturę zjawisk UFO. Wielu przypomina sobie o uprowadzeniu dopiero w czasie hipnozy, co może być fałszywą pamięcią zaszczepioną w ich umysłach. Demony wykorzystują alternatywne stany umysłu. Osiągane przez hipnozę, medytację czy narkotyki, aby ukazywać ludziom wizje, które wydają się realne, np. wizje piekła czy obcych. Osoby, które to przeżyły, są przekonane, że piekło i kosmici naprawdę istnieją. Kim są obcy? Czy jest to prawdopodobne, aby istoty dość zaawansowane technologicznie, aby pokonać tysiące lat świetlnych, przybyły na Ziemię, żeby prowadzić bardzo prymitywne badania medyczne? Brutalnie gwałcić ludzi seksualnie i zaprzeczać prawdą Pisma Świętego? Obcy pochodzą z kosmosu, ale tylko dlatego, że demony są tutaj obcymi. Biblia nazywa ich władcami świata ciemności i złymi duchami w okręgach niebieskich. List do Efezjan, rozdział 6. Potrafią one przyjąć kształt człowieka, nawet Jezusa, a tym bardziej świetlistego statku kosmicznego. Robert Shell, zajmujący się badaniem zjawisk paranormalnych, napisał: Wydaje się, że te istoty, kimkolwiek są, przybierają w różnych okresach historii taką formę, jaka jest najlepiej dostosowana do umysłu, z którym się kontaktują. Dlatego spirytysta przywołuje duchy, zaś ufoman kosmitów. Jednakże wystarczy zajrzeć do literatury na ten temat, aby się przekonać, że te kontakty zawsze mają wpływ na fizyczne i mentalne samopoczucie kontaktowanego. Koniec cytatu. John Keel, który uważał się za agnostyka, po latach badań tego tematu wyznał. Powstało tysiące książek, wiele z nich autorstwa wykształconych, duchownych i uczonych, a niezliczona ilość dobrze udokumentowanych relacji o wydarzeniach z udziałem demonów jest dostępna każdemu. Manifestacje i zjawiska opisane w tej okazałej literaturze są bardzo podobne, jeśli nie identyczne z fenomenami UFO. Ofiary opętania cierpią podobne medyczne i emocjonalne objawy, jak osoby, które znalazły się w kontakcie z UFO. Diabeł i jego demony potrafią, zgodnie z literaturą, manifestować się w niemal każdej formie i podrobić wszystko, od aniołów po straszliwe monstra z jarzącymi się oczami. Dziwne obiekty i istoty materializują i dematerializują się w tych historiach tak samo jak UFO i obcy, którzy pojawiają się i znikają. Przechodzą przez ściany i robią inne nadprzyrodzone rzeczy. Podsumowuje John Keel. Diabeł przybiera różne formy i postaci, aby zwieść wierzących i niewierzących, ale Bóg nie pozostawił nas bezbronnymi. Mamy zbawiciela w Jezusie Chrystusie i jego słowo, które jest skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. List do Hebrajczyków, rozdział 4. Pismo Święte pomaga oddzielić prawdę od fałszu i uniknąć zwiedzenia. Każdego dnia powinniśmy też zakładać całą zbroję Bożą, opisaną w Biblii. Porównaj list do Efezjan, rozdział 6. Imię Jezusa Chrystusa chroni przed demonami i ich atakami, ale musimy trzymać się z dala od tego, co daje im przyczółek. Pierwsi chrześcijanie odżegnali się od demonów, odrzucili pogańskie praktyki i spalili swoje okultystyczne książki. Porównaj Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 19. Uczyń podobnie. Jeśli miałeś coś wspólnego z objawieniami, duchami zmarłych, demonicznymi darami duchowymi, pogańskimi bożkami i figurkami, okultystycznymi książkami, filmami, grami, talizmanami i innymi przedmiotami, usuń to i wyrzeknij się tego na głos a Jezusa Chrystusa uczyń swoim jedynym Panem. Demony boją się Syna Bożego, bo jego moc jest nieskończenie większa. Jeśli chcesz ich uniknąć, dbaj o bliskie relacje z Jezusem, który powiedział. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi obfity owoc, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Ewangelia Jana, rozdział 15.